głowę, nie? Jakieś znaczące. No nie widać na mordzie, żeby był jakiś pobity. I w ogóle Marcin Najman, stary, Marcin Najman, który się wypowiada, Marcin Najman, kurwa, który się wypowiada na temat mojego brzucha. Każdy ma prawo się wypowiadać, kurwa, na temat mojej formy. Tylko Najman, ty się, kurwa, nie wypowiadaj na temat mojego brzucha, bo ty jesteś sam w wadze ciężkiej, głównie przez swój brzuch. Więc, kurwa, zamknij pizdę. Dobra, on ma z mandarynek. Weź go zostaw. Nigdy nie zawalczę z Marcinem Najmanem na żadnym wydarzeniu, w którym mógłby zarobić jakiekolwiek pieniądze. Mogę nawet jutro jechać do skauta, do Częstochowy, tam gdzie jesteś. Dawaj, bijemy się w MMA, napierdalamy się z racji, że masz walkę, ubierz kask i lejmy się, kurwa. Nagrajmy sobie wideo i wrzućmy na Twitter nawet, żeby cię, kurwa, nie forsować na YouTubie. Wrzućmy sobie to na Twitter. Zapraszam serdecznie, bijmy się. Uderzmy się, tylko nigdy nie będziesz bił się, kurwa, ze mną na żadnym wydarzeniu medialnym, bo po prostu nie pozwolę ci na to. Bąbel, bąbel, znany opierdalacz kogutów. Czyżby naprawdę okazał się mężczyzną? To, co mówisz, to miód na moje serce. Czy naprawdę ze mną zawalczysz? Mówisz, masz. Nie interesują mnie żadne gale, żadne garze. Przyjedziesz i się ponapierdalamy. Teraz tak, do walki ze starym Murańskim ja nie mogę toczyć żadnych pojedynków pod rygorem bardzo dużej kary umownej. Ja za ciebie złotówkę nie zapłacę, grubasie. Więc jestem do dyspozycji od razu po walce. Dlatego nie ma co zwlekać, nie ma co czekać. Umówmy się na sztywno. 20 marca w skaucie. Reguły jakie tylko chcesz. Rękawice bez rękawic. Nigdy nie założę kasku do walki z tobą. I to jest jedyny mój warunek, że ty też nie będziesz tego kasku miał. I to wszystko. To ja tylko mam jeden warunek. Nie ma żadnych kasków. 20 marca. Zapraszam cię serdecznie.